Cześć, cześć, moi drodzy, z tej strony Kazox i witam was w dawno, dawno zapomnianym tutaj, wiecie, unboxingu arcade bloka, który zaginął na poczcie, ale po odzyskaniu jakoś zapomniałem całkiem w ogóle o nim, odłożyłem go w bok i przeprowadzał akurat byłem, więc no, po prostu wypadł mi z głowy o nim, więc postanowiłem po prostu nadrobić to i pokazać, co w nim było, pewnie że każdy to chciał sprawdzić sobie, ale ja całkiem zapomniałem o nim, więc sprawdzę sobie teraz. Dobra, przy okazji testuję kamerę. Co tam mamy? Five Nights at Freddy's 8-bit Balloon Boy. Aha, czyli napompowany do... Znaczy, do pompowania balon w kształcie jakiegoś, nie wiem, różnych postaci. Tutaj widać z tyłu różne. O, fokus oczywiście musi się pochrzanić. O, oczywiście jest dobrze. No tutaj mamy... To jest w zestawie. Chyba to może być z balonów. Aż zobaczę chyba, który ja mam. Czekaj, otworzę to, czy nie otworzy się? Jeszcze zobaczymy. O, patrzcie, zapałem, chwyciłem. O, jest, idzie, pięknie idzie. Dobra. Może to na bok. Reklamówka. I miał być balon, a nie klocek. Po prostu klocki. Patrzcie. Jeśli się fokus szaleje, jak szalony, baczcie, zobaczcie. Chodź dalej może. Dobra, nieważne. Zobaczę, to pokażę sekundkę pewnie. No, widzicie, z klocuszków zrobiony, złożony całościowo. Tak więc fajne, no ciekawe. Postawię pewnie na spółce. Co dalej mamy? Oj, sorki, to moja wina. Koszuleczka. Koszuleczka z. Zaraz zobaczymy z czego. Bo na razie po samym napisie to ja wam tyle powiem, że... Że sam nie wiem z czego to jest koszulka. Ja nie wiem. Wiecie? Kto wie? Że napisane jest? No, oczywiście jest napisane. Dzięki, fokusuj. Halo. Dzień dobry. Oczywiście kamera jak... O, jest. Gears of War 4. Nie poznałem nawet na początku. Ale teraz jak się przyglądam trochę, to widzę. Muszę naciskać, bo przypatrzę, że sam się jakoś nie chcę fokusować, nie wiem czemu. Dobra, co dalej mam? Bo dużo na chwilkę na bok. O, coś co jakoś nie jest dla mnie dużym rarytasem. Skarpety z Star Fox Zero. Nie wiem, czy tu jest skarpety. No nienawidzę, jak dają w prezencie skarpety. Co tu mamy? Jest figurkę z Batmana, Arkham Knighta. Chcę przejść właśnie na 100%. Nie wiem, czy nam się uda, ale spróbujemy. Mamy figureczkę. Patrzcie, kto jest w środku. Patrzcie, pokażcie, pokażesz mi, że się skurczy, nie pokażesz. Pokażesz, dobra. To jest oczywiście piękny Nightwing, nawet z broniami. Więc ciekawie, ciekawie zrobiony. O, fajnie, fajnie, bo zostawia z przodu fajny zoom, a z tyłu tak rozmyte. Czy będę przybliżał wam, to dla was będzie to fajnie wyglądało. O, to mi się podoba, ustawienie. Dobra. Oprócz figurki, co jeszcze tam mamy? Jakiś plakacik. Oczywiście folię zawinięty tak, żeby... Wiecie, nie dowiedz się, co w nim jest, tylko pobaw się z otwarciem. I oczywiście oprócz tego, że dodatkowo badam nową kamerę, przy okazji jeszcze testuję mikrofon. Lavalier jakiś tam, już nie pamiętam. To nie napiszę w filmiku, jaki użyłem. Ona fajnie wygląda, pewnie takie rozmycie. Dobra, zobaczymy to z plakacie. Przesunę wam, żebyście wy widzieli, jak otwieram chociaż. Jakiś plakacik się dowiem. O, już dobra. Mamy to. Śmieci na bok. O. Plakat. Plaka co z Mario? Mario, no. Nie wiem, czy cały to mi się zmieścić w kadrze, ale... Sorki za to, ale nie wiem, co się stało, nagle kamera rozłączyła, ale kontynuujmy. Nawet właśnie ten, tutaj mamy plakat z Mario Karta. Fajnie, to mogę powiedzieć na drzwiach właściwie. Dobrze, co dalej? Odłożymy na razie plakat tutaj też na bok. I ostatnia chyba rzecz. Tak, ostatnia rzecz. Oczywiście znowu mi się fokus przestawił, ale... Poprawimy to. No dawaj, napraw to. O to mi chodzi. I mamy tutaj
pistolecik, przypinkę z Wax of Design, Custom Collectible. Okej, fajna przypinka, naprawdę bardzo fajna, mi się podoba. To muszę powiedzieć. Jeśli możemy wyjmę papierze, żeby wam pokazać. Tylko gdzie ją się otwiera, wy mi powiedzcie. O, dobra, mamy. Jest to do śmieci. A, to właśnie tak pokażę tylko. Nie odwyciągał jej. O, elegancka przypineczka. O, bo się to widać jak ten wzór. Dobrze, tak więc to już na dalej mamy. No to co było w tym... Który to był w ogóle? To był... Nie wiem jaki to był. No to mamy, co znajdowało się w środku. Czekajcie, żeby zoom mi się poprawił. Gears of War t-shirt. Five Nights at Freddy's, Balloon Boy. Star Fox Tube Socks. Zapper enamel pin, tak? Dobrze widzę. Mario Kart poster. No i Drop Zone Beta Code. O, to trochę na dole coś, czekajcie, sprawdzę. To był... Co będzie następny, czyli którym to był teraz? Next month, ale jaki to był teraz? Ten, który jest zapomniany. O, jest Drop Zone. Jeśli nie pokażę wam, co jest w środku. A, to jest klucz do bety chyba. Exclusive beta. Czyli chyba już nie jest ważna. Znaczy na pewno nie. I coś tu chyba na dnie. Czyli zawsze, jak zawsze, zniżka. I kolejna zniżka. Nie wiem, pokazywał, co dokładnie za One Stop Nerd. Okej, co to właśnie, kto jest, z jakiego to był miesiąca, ty mi powiecie, ten Arcade Block, czy nie? Zaraz wam wszystko opowiem. Okej. Arkham Knight tylko mówią o tym. This may not be the... Okej. Czyli się nie dowiem, z jakiego to miesiąca jest. O, czekajcie, coś upadło oczywiście, karta. Odłożę pudełko. To jest, może napisać pudełko napisane? Chyba jest październik albo wrzesień. Dojdę do tego może za niedługo. Dobrze, teraz przejdźmy do tego, co było w tym zestawie. No to zacznijmy od... Na początek na spód położę plakacik. Trochę przesunę do dołu. O, teraz dobrze pasuje. To jest niepotrzebne. Okej. Tak, no tutaj widzimy figurkę tego z Batman Arcanite'a, Nightwinga. Przypineczka, bardzo ładna, metalowa. Szkarpetki. Co mam jeszcze? Do bety Drop Zone'a, czyli dla mnie już teraz chwilowo pewnie nieważne będzie. Cóż tu jeszcze możemy mieć? O, tu kable zostały widać na dole. Co tu jeszcze właściwie mamy? No i koszulka. Aj, ja zapomniałbym oczywiście o klockach. Figurce z Five Nights at Freddy's. No i oczywiście piękniutka koszulka z Gearsów, którą przysłonię teraz wszystko. Dobrze, tak więc oczywiście, jeżeli wam się podobało, zachęcam was do oglądania innych filmów, do zostawienia jakiegoś lajka bądź komentarza. Jeżeli zawsze chcecie być na bieżąco ze wszystkimi materiałami, które pojawiają się na kanale, najprościej będzie po prostu, jeżeli go zasubskrybujecie. Tak więc jeszcze raz, żegnam się z wami wszystkimi i widzimy się niebawem. Cześć!